Witam serdecznie. Dzisiaj będzie rutynowa zmiana oleju w moim Suzuki GS125 z silnikiem Honda CG125. Rutynowa wymiana oleju po 2000 km. Do tego potrzebujemy klucz 17, oczkowy, jakikolwiek. I jakiś pojemnik, czy tam coś tam, żeby to ten olej stary spuścić do tego. No i przyda się też trochę, o jak widać, jakiś czegoś do wycierania. Także dobra, zobaczymy jak będzie olej wyglądał w tym moim singlu OHV. I też, nie, tego nie będziemy ruszać tym razem, bo to i tak nic nie zbiera, nic nie robi to, więc... tego nie ruszamy, to dopiero ruszymy przy następnej wymianie oleju. No, dzisiaj będę musiał skosić trawę trochę, bo to nie wygląda zbyt przyjemnie, ale jest na pewno przyjemny dzień dzisiaj. No i zobaczymy. Olej, jaki to był wlany, to był ten właśnie z Larsona olej. Pełny syntetyk, że tak powiem. W cenie tylko 2 złote droższy niż półsyntetyczny motul 5100, także o, uszczelkę będę musiał wymienić, widzę. No ta już się nie... A kurde, poleciało. Ale sączy. Trzeba będzie jakoś wydłubać. Tak mi jeszcze nie leciał olej, to jest ciekawe. Ale beka. Ale jak? Jak dziwnie. Chyba muszę ten otworzyć wlew. Chyba będę musiał wlew otworzyć. Nie no, czarny jest, nie? Ogólnie. Ale bardzo dziwnie spływał. Oczywiście rozgrzałem silnik, 60 km przejechałem w tym upale, myślę, że się rozgrzał. Rozgrzał się pewnie już po 5 km. Odkręcimy wlew. Może jakieś się zrobiło podciśnienie czy coś. O. Pełny syntetyczny olej. No, dobra. Będziemy wlewać. Nie ten sam, tylko motula 5100, ponieważ jak koledzy załatwiałem tego motula do tego softa choppera, co widzieliście filmik, to od razu i sobie wziąłem. Zobaczymy jak jeszcze raz będzie na motulku chodził. I teraz będę miał taką właśnie porównanie, nie? Między tym pełnym syntetycznym olejem z Larsona niemieckim, a pospolitym motulkiem 5100. No, mam tu je motulka 5100. O. O. Dokładnie tu je mam. Tutaj się mieści tylko taki mały lejek. Kolega w softchopperze ma trochę lepiej, bo ma tutaj wlew. Wtedy można stosować ten największy, nie? A ja tutaj przez to, że mam tak niefortunnie wlew zrobiony, to niestety, ale muszę sobie mniejszy dać, nie? I wlewamy całą buteleczkę. W ogóle w instrukcji do tych silników jest napisane, że oleju powinno być. To znaczy przy litrze macie trochę powyżej połowę bagnetu, a przy litrze 200 macie cały bagnet. Czyli jak wlewamy litr, to będzie dokładnie, powiedzmy tam 3/4 bagnetu, czyli idealnie. Te 900 ml, co wlewają zazwyczaj ludzie, to wtedy połowa bagnetu. Ale jeśli będzie 3/4 bagnetu, to nic nie szkodzi właściwie.
No i wlewam olej. Zaraz uruchomimy te 124 cm sześcienne. 150 nie warto dawać do tego silnika. A dlaczego? To już w jednym z moich filmów powiedziałem. No dobra, odpalamy silniczek na motulku 5100. No, niech się rozprowadzi. A ja tak z daleka pokażę moje Suzuki GS. Zrobiłem swapa na silnik od Hondy CG125. Kurczę, wam powiem, że pasował silnik bez przeróbek ramy. Zobaczcie, jak równo pracuje. Idealnie. Także dobra. Nie będę straszył tu sąsiadów, ale wszystko elegancko pracuje. No i teraz wymienię olej. Może po dwóch, a może tym razem się pokuszę co 3000 km, bo tu widzę, że tamten olej jeszcze nie wyglądał tak źle. Jak już te silniki są tak w pełni dotarte, już grubo po dotarciu, typu 20 tysięcy kilometrów przebiegu, to może się pokuszę o 3000. Co 3000 wymieniać. I wtedy się zobaczy, nie? Także dobra. Dzięki wielkie za obejrzenie. Pozdrawiam.